Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z serii Eurotruck Simulator 2. Mamy już 38 spotkanie. Naprawdę, no, dotrwaliśmy tyle już odcinków za nami, ja nie mogę. I słuchajcie, dzisiaj jak nagrywam jest... Czekajcie, muszę policzyć. 4 czy jest 5? To jest pytanie. 4 listopada i w sumie samo chyba co się skończyły wyprzedaże na Steamie, no więc ja skorzystałem właśnie z tych wyprzedaży, kupiłem parę sobie DLC, ale to może później, zaraz wyjdzie w praniu tak naprawdę, co ja tutaj kupiłem. Tak, najpierw może ja włączę światło. Zobaczcie, co ja wiozę. Co ja mogę wieść? A już wam mówię. Jest to spychacz gąsienicowy. Spokojnie, bezki, spokojnie. Krab. 39 ton. Świetny rozumienie. Piękny. Jak co chodzi do układu tutaj podwozia, to Volvo nie ma tego na tych 8 oś. 8 chyba jest. Więc jest takie, ale ono też jest dobre do manewru, do odmówków ciężkich się po prostu nadaje. Świetny. No. Dobra. Teraz tak, to jest, czyli to jest jedno z DLC, które się nazywa Heavy Cargo Pack. Dobrze, a teraz jak widzicie, trochę nam się mapa powiększyła, co za tym idzie, mamy większy procent zwiedzonych tras i tak już dużo zwiedziłem. Mam jeszcze DLC Villa France, gdzie już mam 15 odkrytych miast. Na 23 wszystkie, więc już coraz mniej. Jeszcze w tym odcinku jedno odkryjemy miasto na pewno. Jestem w... właśnie tutaj na końcu samego tutaj już samej tutaj Francji, bramki same tutaj, tylko tak naprawdę, i nas też w tym odcinku na pewno nie ominą. Dobra, to co, odpalamy nasz ładunek. Wiecie co? Normalnie bym pewnie przyłączył się na skanie i po prostu skanie byśmy pojechali tam z tym dobrze skonfigurowanym, tym właśnie nowym 8-osiowym poziomie, ale nie chcę skanie, zmierzyłem się skanie, więc pojedziemy. Zdjęcie na wizytówkę, bo to mi się podoba. Thank you.
jednak odczuwać, że tu mniej tych osiek, ale... No, daje radę. Ciągnie. Piękna Francja nocą, no kurczę, szkoda. Moglibyśmy tutaj sobie tyle rzeczy fajnie popatrzeć. No dobra. Słuchajcie, to jeszcze jak już o tych DLC mówię, to może jeszcze wspomnę o trzecim DLC, jakie mam, ostatnim z tych wszystkich. Jest to wreszcie DLC związane z jedną z moich ulubionych ciężarówek, czyli DAF Tuning Pack. Uwielbiam to dodatek, naprawdę to jest już jego sobie, wiecie, na moim koncie oczywiście, gdzie mam DAFa. Już zrobiłem jakieś piękne. Normalnie niczym orgazm dostałem, jak zacząłem się bawić tym. Z godziny mi zajęło, wiecie, te wszystkie nowe rzeczy popykać, a tu dodać. Och, śmiało. Cudowne uczucie. Świetna zabawa. Ej, czemu tak szybko jadę? Niech ktoś powie. Pojedziemy spokojnie. Teraz właśnie sobie pomyślałem, że jak jedziemy już jakimś świetnym ładunkiem, z takim świetnym ładunkiem, to może by wypadało wziąć troszeczkę coś powiedzieć o tych nowych, o nowym DLC na ładunki, które się szykuje. Tam to w ogóle będzie jakiś mistrzostw świata, bo już nawet był film właśnie na YouTubie, na kanale SCS-u. O, kurde, właśnie tych nowych ładunkach, gdzie ma nas prowadzić pilot. Ale to pięknie wyglądało, to było cudowne. Te różne instrukcje, wskazówki. I teraz właśnie jest jeszcze artykuł o tym nawet, mówiący co dokładnie wnosi do DLC. W ogóle ono się nazywa Special Transport DLC, jeżeli dobrze pamiętam. Więc dobrze pamiętam. Pięknie, cudownie, mówię wam. Przytani bramki. Yeah! O, co ono tutaj wnosi? Wnosi bardzo dużo rzeczy. Bo aż 11 specjalnych ładunków. Będzie to ładunki do nawet... do nawet 7... Kurde, znowu zrobię ten sam bonus. Są tutaj tego, właśnie takich specjalnych tych ładunków do 70 ton, 6 metrów szerokości, 5 wysokości i nawet 20 długości. Wyobrażacie to sobie? Wow, będzie świetne. Do tego 4 nowe naczepy, 17 specjalnie przygotowanych takich tras, po których będą wyróżnione ładunki. Z czego 12 będzie na mapie podstawowej, 2 na mapie Skandynawii, 1 na terenie właśnie Francji i 1 co najważniejsze. A i co najważniejsze z tego wszystkiego, te trasy będą dodawane z biegiem czasu. Więc jeżeli na przykład za rok, załóżmy, nie będzie jeden ładunek po Francji, na przykład 3. Tak samo wszędzie indziej. No więc fajnie. Ale słuchajcie, kiedy nie mówię o podstawowa mapa, to oczywiście mówię o mapa, czyli
podstawowa mapa to są Włochy, to są Niemcy, Anglia, Belgia, Holandia. Co tam jeszcze jest? Słowacja później doszła. Chodzi mi o to, że oni tu, że mi się zdaje, że w Polsce tego nie będzie. Nie będzie uwzględniony, wiecie, ten Kills i Gonkist. Znaczy się na Polskę, na Słowację, przynajmniej część, Czechy. Nie, Czechy, Czechy były podstawcy, czyli jeszcze Czechy podstawcy. Więc no. Więc te miasta, które są, które wyjmuje Gonkist, mi się zdaje, że raczej nie będą na razie wspierane, więc może z biegiem czasu tam też coś będzie. Przynajmniej możemy mieć jakąś nadzieję. No bo na pewno byłoby fajnie, gdyby jeszcze po naszej Polsce można było się poruszać. Co tu jeszcze? Jakiś ponad w ogóle to jest ponad 80 różnych zleceń. Do tego ma być takie coś jak, nie wiem, jakieś takie... Mają być jakieś takie instruktaże, mają być takie różne informacje, jak mamy jechać, wiecie, że na przykład będą takie powiadomienia i tam jak mamy je skręcić. Bo również mają być jeszcze jakieś filmy, filmy takie jakby reprezentacyjne, jak to co zrobić, jechać, wyszyć. No właśnie, o, możliwość przegrania misji, to będzie coś naprawdę fajnego, bo to będzie coś takiego jakby zakończenie niepowodzeniem tej misji, jeżeli kierowca nie będzie stosował się do zasad przewozu, czyli jak będziemy pewnie za szybko jechać albo wyprzedzać pilotów, to zostanie anulowany ten rachunek. To w sumie ma sens. No, taki tam jeszcze smaczek. System czekników pozwalający kierowcy cofnąć, o właśnie, checkpointy pozwalający cofnąć się w razie terapatu. No wiecie, trochę dla mnie to mam akurat szczerze ja to rozumiem trochę dwuznacznie, bo niby to jest dobre rozwiązanie, ale z drugiej strony wychodzi na to, że tu mogą być jakieś niedopracowania ze strony gry, bo na tym gameplay, który tutaj jest właśnie przez SCS-a podane, będzie, macie go gdzieś tam w karcie, już pewnie wam się ukazał i na pewno jest w opisie, to tam troszeczkę było moim zdaniem niedopracowane, ale to może jeszcze było nie do końca przecież to, tylko wiecie, w fazie alfa, beta, to tam może jeszcze to nie wszystko dopracowane, ale moim zdaniem to nie był jeden moment, gdzie tam ta naczepa walnęłaby osobówkę skręcając. Czy to była też inna ciężarówka, już nie pamiętam, tak czy siak tam walnęło podczas skrętu, a moim zdaniem przecież to pilot powinien zatrzymać ich, aby ten skręt dało się zrobić. No więc to jeszcze może poprawią, albo po prostu będą takie checkpointy. Troszeczkę mi się nie podoba, jeszcze nie wiem, na jakiej to zasadzie będzie do końca chodzić, więc zobaczymy. Później na pewno to wyjdzie w praniu i ja nie wiem, czy mam zjeżdżać. Dalej. Co jeszcze? Nowy system animacji świateł ostrzegawczych, nowe osiągnięcia Steam. Weź już nie pilot, to są straszne. Trasę na potrzeby przewozu rozpoznający dzień i noc i złą pogodę. Ach, jak to pięknie brzmi. Więc no, jeżeli coś zrozumieliście, to wiecie co ja. Oczywiście wszystko jest na stronie na polskim portalu oczywiście naszej gry. Link macie oczywiście
zobaczcie, jakie mamy duże, wysoki stan konta. Wiecie, to saldo jest takie duże, bo po prostu przez ten czas wolny, czyli jeszcze, no jedno, jeszcze w Halloween chyba pojeździmy trochę, jestem pewien, już nie pamiętam, ale na pewno 1 listopada i 2. Bardzo dużo osób jeździłem właśnie w BTS-ie i tak dużo jeździłem, że zarobiłem 205 tysięcy i 8, znaczy było więcej, ale wiecie, zanim ja ten ładunek znalazłem, zanim go wyhaczyłem, trochę mi potrwało i trochę już zjadło, bo było 213, ale to już wyszło. I wiecie, bo jak kupiłem sobie to w Francji, to oczywiście ciężarówkę zresetowano do głównego garażu, czyli w Białymstoku. I ja tam po prostu miałem cały czas... Kurde, felek. Szybko ruszy, jechał. Rzeczywiście. Patrząc, to może tak być, że Polska też będzie ujęta, bo w końcu ona była w podstawie mapy, tylko ona została wymuszona, tak jak Francja, nie? No ale w sumie tu by jej nie ujmowali, by jej ujęli. Nie wiem, to ciekawe jestem, czy będzie Polska. Mi się daje, że chyba nie. Zobaczcie, już jesteśmy w miejscu. Zobaczcie, w BTS-ie nie można, ale tutaj już można, no bo tutaj jest jeden wózek i jedno, wiecie, jedno skrętne, nie takie jak tam dwa. Tak jak nie na siódmych, ale dobra. A gdzie to nie chcesz tam, tak, to będzie ciężkie. Weźmy to, ja nie dostaję, czy nie.
cholera by ci wzięła, wiesz, kierownicy. Czyli to moja ta podpomocnicza, ta druga, kiedy mi to sprzęgła. Coś mi szwankuje, tutaj coś nie łączy po prostu. Czasami się taką wyłączę sama z siebie, wiecie, jak tam kabelki trafią. Tak to wygląda. O Boże, zobaczcie. Jest. No, mamy. Nie mam posiadłości. Nie wiem, dzisiaj. Był też. Jeden. Ale to powiem. To gdzie? A czemu? Kiedy? Wiem. Wtedy to wkręcałem, bo zauważyłem. Nie zauważyłem tego samochoda. Ale wiecie, się nie wiem, to jest dobrze. Tak, zrobić można, no. No, to felek, no please. Nie o tym param, kiedy jechać. Już tak fajnie bym wjechał, chociaż raz w życiu mi to nie się udało. Ach, nie mam szczęścia. No to co? Teraz 7000 stres, no. Strasznie. Trudno. Mówi się tu. Może bym przejść tutaj. Dziękuję wam bardzo, że obejrzeliście ten film. Mam nadzieję, że wszystko powiedziałem, co chciałem. I mam nadzieję, że was nie zanudziłem, bo coś mi się zdaje, że ten film będzie trochę mało miał cięć. Jakoś tak się dobrze rozgadało mi. Powiecie tyle do powiedzenia, co się działo. Powiecie, jak gram, jak nie, normalnie w tej godzinie nie gram, to nie bardzo mam co mówić. Ale gram. Czyli na przykład tak jak teraz, to te dni wolne były. No to jak widzicie, trochę się więcej dzieje, bo więcej, no, więcej pieniędzy. Jeszcze nawet myślałem, żeby coś tutaj spłacić, ale... Ale raczej nie będziemy. W ogóle zobaczcie, a teraz dałem swoje logo zamiast jakiejś tam sztucznej twarzy wygenerowanej przez grę, to dałem właśnie tego awatara, co teraz takiego aktualnego. I jest dobrze. Coś tu jeszcze? Takiego nowego? Chyba nie. Ale tak mi po prostu się zechciało i teraz mamy moje piękne logo. Zapraszam was bardzo serdecznie do ankiety, która jest gdzieś do moich mediów społecznościowych. Oczywiście wszystkie są w opisie, więc zobaczymy się w następnym odcinku, do którego was zapraszam, oraz innych, jeżeli chcielibyście ze mną pozostać na dłużej. Trzymajcie się ciepło, moi drodzy. Na razie, cześć, pa, pa.